Siemanko, dzisiaj mały powrót do przysiadów. Jak niektórzy wiedzą, miałem porwany ten prosty uda. On był dosyć, może nie sporo, ale widocznie porwany. Dlatego postanowiłem, że dam mu przerwę. Nie robiłem przysiadów chyba 3 miesiące już, ale no postanowiłem spróbować. Dużych ciężarów nie zakładałem, tam doszedłem dzisiaj do 190 kg, zachowawczo sprawdzić, jak zachowa się ten prosty uda. Przy 190 kg jeszcze zabolał, o tyle fajnie, że cały czas stabilizacja jest w porządku i wszelkie aktywacje dobrze wchodzą, nie pojawia się batwing i głębokość na tempie jest nawet fajna, jak po takiej przerwie. Ciężar żaden, te 190 kg, natomiast już uciekłem na lewo, już ta noga się zaczęła bronić, także odpuszczam, bo szkoda by ją było rozpieprzyć przed mistrzostwami w koszuli, żebym znowu nie mógł z leg drive'u korzystać. A co do wyciskania, dzisiaj dwa rekordy, 220 do 2 i 230 raz, ale na floor pressie, dla tych, którzy już tam będą dopytywać, dupa leżała cały czas na ziemi. Jest na tyle nagrane, że mam nadzieję, że nikt nie zadał głupich pytań. Co do ostatnich wydarzeń, gówno burzy na temat dzików, nie odnosiłem się do WK ani do nikogo innego, kto produkuje koszulki dzik. Po prostu odniosłem się do stwierdzenia, jakim zwierzętem jest dzik. Jeżeli ktoś chce być nazywany dzikiem, to powinien wiedzieć, że dzik ryje w ziemi, żywi się odchodami, z larwami i tak dalej. Ja tam wolę być nazywany bykiem, niedźwiedziem, jak kto woli. I jeszcze raz podkreślam, nie było to personalnie skierowane do nikogo, więc nie siejcie zamętu. Tyle. Zobaczcie sobie trening, a jedna kolacja. Nara.